czas świąt i kolędowanie to jest piękny czas. A jeszcze do tego, jak jest biało dookoła, no to czego chcieć więcej? Ktoś kiedyś powiedział, że jak się śpiewa, to się tak dwa razy modli, no to lepiej śpiewać, jak się modlić, no. Dookoła jest biało, pięknie. Atmosfera w Szklarskiej Porębie jest przewspaniała, no. A jak dodamy do tego muzykę w najlepszym wykonaniu, to wyjdzie nam koncert, który na długo pozostanie w sercach. Retro Pastorałki Ani Rusowicz przyciągnęły do Kościoła Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie tłumy, które wspólnie kolędowały. Miło jest zakończyć się i równocześnie wejść w nowy rok z tym przytupem właśnie retro big beatowym i z tymi ludźmi, bo to są fajni ludzie. Udziela mi się nastrój i to jest po prostu coś, co powinno nas gdzieś budować i pchać do przodu. Historia się nie pisze sama. Takie cudowne historie, legendy, naprawdę trzeba się postarać, żeby one były. Koncerty Ani Rusowicz i gwiazd polskiej sceny muzycznej będą jeszcze długo rozbrzmiewać na karkonoskich szlakach. W tych utworach było wszystko, radość, szczęście, a także... coś magicznego i wtedy nie liczą się żadne podziały na to, skąd jestem i w co wierzę, tylko liczy się ta dobra energia, którą my tworzymy tutaj razem i którą dajemy ludziom. Koncert noworoczny był także dobrą okazją do postanowień. Chciałabym bardzo i modlę się o to co roku, żeby rzeczywiście, żeby nawrócić się po raz kolejny, żeby uwierzyć w Boga, w którego zdarza się, że wątpię. Na różne sposoby można chwalić Pana Boga i jednocześnie to zakończenie, wspólne śpiewanie kolęd tradycyjnych, które wszyscy znają, rzeczywiście to taka dodatkowa atrakcja i niezwykłe przeżycie dla wszystkich uczestników. Zagarniecie wszystkich artystów do Szklarskiej Poręby? Ale to się dzieje. To jest pewien proces, spokojnie. Na razie jest autobus artystów, a zaraz przyjadą wszyscy pociągiem.